Pierwotnie tak naprawdę spełniał klasyczną funkcję jaką mógł wówczas las spełniać, a więc był przede wszystkim źródłem opału, można było korzystać z dobrodziejstw tego co również rodził las jeżeli chodzi o owoce i tak dalej. Natomiast rzeczywistość zaczęła się zmieniać wraz z, ze zmianami, które dotykały samego Giżycka. Jak długo było to powiedzmy Półtora tysięczne miasteczko, w której większość mieszkańców, wbrew pozorom, i tak trudniła się uprawą roli w okolicach, tak długo ten las można powiedzieć, że spełniał klasyczną swoją funkcję lasu. Jednocześnie zmieniała się rzeczywistość, jeżeli chodzi o gospodarowanie lasem. Te naturalne metody jego utrzymania, a więc pilnuj w zamian za drewno i jakąś tam metę, w której możesz mieszkać. To wszystko tak naprawdę zdawało egzamin gdzieś tam do XIX wieku. XIX wiek to jest moment, w którym następują te zasadnicze przywartościowania, jeżeli chodzi o las i miasto. Bo za sprawą budowy twierdzy następuje, no to jest w tempie geometrycznym, rozwój miasta. A więc z tego półtora tysięcznego Giżycka w połowie XIX wieku mamy u progu XX wieku już prawie dziewięciotysięczne miasto. Pojawia się zupełnie nowy typ mieszkańca, więc mieszkańca już nie związanego z rolą, mieszkańca zatrudnionego, pracującego na etacie w jakichś tam instytucjach, mieszkańca, który ma inne potrzeby. I te potrzeby próbuje gdzieś tam w jakiś sposób zaspokajać. To są potrzeby związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, jakąś formą relaksu. Jesteśmy miastem garnizonowym, a więc również tutaj mamy spory odsetek żołnierzy zawodowych, ich rodzin, które no tak naprawdę czekają na ten czas wolny, a jednocześnie oni z natury rzeczy nie, nie są nie wiem, miłośnikami ogródków działkowych i, i jakiejś takiej przydomowej e, uprawy. Jednocześnie otwarcie się Giżycka, bo tak to trzeba nazwać, na świat za sprawą budowy linii kolejowej od 1868 Giżycko już jest w sieci kolei nie tylko wschodniopruskich. To jest już sieć obejmująca całe ówczesne cesarstwo niemieckie. Jeżeli podróż z Giżycka do Berlina zajmowała wówczas koleją 8 godzin, to dzisiaj jest to dla nas ciągle wyzwanie z kategorii marzenia ściętej głowy. To oznaczało również ten początek ery turystycznej w dziejach Giżycka. Nowi mieszkańcy, sygnał na zewnątrz, tu jest fajnie, możliwość dotarcia za sprawą kolei o wiele bardziej ułatwiona. To tak naprawdę również zmienia te oblicze Turystyczne jest zapotrzebowanie na obiekty noclegowe, na różnego typu atrakcje. Koło roku 1891, no wtedy to jest ta symboliczna budowa wieży. Ta budowa wieży widokowej na wzgórzu Bismarcka to taki symbol pokazujący jakby nowe otwarcie. Za tym idzie budowa alei spacerowej łączącej Giżycko z lasem miejskim w szczątkach po dzień dzisiejszy funkcjonująca Aleja Lipowa. Zaczyna się znakowanie szlaków spacerowych w obrębie Lasu Miejskiego. Pojawia się, pojawiają się pierwsze obiekty gastronomiczne, pierwsze obiekty noclegowe. Skromne to skromne, ale to jest ten moment, w którym Las Miejski staje się właśnie jednym z tych miejsc, w którym giżyczanie Mogą zacząć zagospodarowywać czas wolny w nowoczesny sposób. Jedno z miejsc, bo to miasto potrzebowało tych alternatyw, stąd też właśnie Wilkasy. Obszar dzisiejszego, dzisiejszych ośrodków nad jeziorem to jest również w tym momencie piękna góra. To jest również promenada, ścieżka spacerowa do, do wzgórza świętego Brunona. Potrzebne są w tym momencie miejsca na te Weekendowe wypady, zwłaszcza w okresie letnim, w okresie wakacyjnym, że można było gdzieś wyskoczyć, odpocząć, zrelaksować się, coś zjeść, z kimś się spotkać. I to tak naprawdę w tym momencie nakręca tą koniunkturę na las miejski, zatem idą w 1907 ta inwestycja związana ze stawami karpiowymi, wokół tego zaczyna się tworzyć infrastruktura, Związek Strzelecki buduje swoją siedzibę, buduje tam również strzelnicę. Pojawienie się, że tak powiedzmy stałego lokatora w obrębie Lasu Miejskiego i to jeszcze takiego, który skupia i co zacniejszych mieszkańców Giżycka, ale i też jest organizacją na swój sposób masową, bo, bo Stowarzyszenia Strzeleckie taki charakter w okresie przed I wojną światową już z całą pewnością miały. To nakręca tak naprawdę również ten ruch w obrębie lasu miejskiego, który w tej, w tej układance, w tym trójkącie z wilkasami i piękną górą zaczyna w tym momencie ewidentnie dominować jako miejsce, no wręcz takich masowych spotkań, dzisiaj powiedzielibyśmy imprez masowych, ale rzeczywistość taka właśnie w tym momencie była. Pierwsza wojna światowa Las Miejski staje się terenem działań wojennych. Tam pojawiają się okopy, tam się również walczy, ta infrastruktura w postaci budynku stowarzyszenia strzeleckiego to wszystko zostaje w tym momencie zniszczone. Działania wojenne się kończą, rozpoczyna się tak naprawdę automatycznie odbudowa. I to jest tak naprawdę powielanie, czy też rozbudowywanie tej formuły, która do tej pory była. Oczywiście znaczy oczywiście, zrezygnowano z odbudowy wieży widokowej, bo tę jako pierwszą tak naprawdę w 2014 roku w kontekście przygotowań do obrony zlikwidowano. Natomiast cała pozostała infrastruktura została przywrócona. Pojawia się nowy budynek Związku Strzeleckiego z bardzo dużą salą, w której można było usiąść. Pod dachem, niezależnie od pory roku czy też kaprysów, aury, odtworzona zostaje Strzelnica, pojawia się duży obiekt restauracyjny, zapadają kolejne decyzje, które będą miały istotne znaczenie na ten okres międzywojenny. Skoro tam się gromadzą ludzie, więc również tam można przenieść pewien akcent państwowy, patriotyczny. Stąd też decyzja o ustawieniu właśnie w Lesie Miejskim w 1924 roku. Pomnika żołnierzy 82 Pułku Artylerii, co na swój sposób dziwi, bo te pomniki pozostałe były rozsiane po, po, po mieście w takich klasycznych, kluczowych miejscach, a ni stąd owąd, gdzieś tam w środku lasu stawia się pomnik pułku, który, notabene zresztą z tym lasem nie miał nic wspólnego w tych walkach tutaj nie uczestniczył, ale jest dodatkowy akcent. dodatkowy akcent i możliwość przeniesienia również w obszar lasu miejskiego nie tylko tej sfery aktywności związanej z potrzebą spędzania czasu wolnego, z potrzebami towarzyskimi, tam gastronomicznymi, noclegowymi generowanymi w ramach ogólnego ruchu turystycznego, ale i generowanymi przez samo Stowarzyszenie Strzeleckie. Do tego dochodzi ten wątek państwowo patriotyczna, więc tutaj można również przenosić część imprez mających ten wymiar. To jest również w tym momencie zaangażowanie w życie tego lasu garnizonu, który w okresie międzywojennym w Giżycku istnieje. To tam będą się prezentowała, będzie się prezentowała orkiestra garnizonowa. Tam również sportowcy wojskowi zaczną się pojawiać, bo no notabene te Sporty zimowe związane zwłaszcza z narciarstwem biegowym to w jakiejś mierze obok hippiki i wieślarstwa to była zasługa przede wszystkim miejscowego wojskowego klubu sportowego. Ten wątek zimowy zaczyna się powoli rozwijać, a apogeum mamy w 1934, kiedy mamy te wschodniopruskie mistrzostwa zimowe w narciarstwie klasycznym akurat rozgrywane właśnie w Giżycku. Las Miejski jest areną imprez biegowych, narciarskich. Jednocześnie odżywały, odżyły oczywiście stawy karpiowe, zwłaszcza w tym okresie początków lat 20. one miały fundamentalne znaczenie dla mieszkańców Giżycka, gdyż w okresie no, problemów z zaopatrzeniem nagle się okazało, że ten, ten docelowo prywatny biznes miał, miał ogromne znaczenie dla no, zachowania jakiejś tam kondycji e, żywieniowej e, samegoż e, miasta. I można powiedzieć, że do wybuchu II wojny światowej, e, las miejski, ta infrastruktura, która tam powstała, staje się takim swoistym e, centrum aktywności kulturalnej e, i towarzyskiej mieszkańców e, Giżycka. Tam prezentują się chóry. Szkolne tam również dawane są przedstawienia. mimo, że w Giżycku mamy w tym momencie jeszcze obiekt Kurhausu, który dysponował równie dobrą salą, a przede wszystkim sceną również teatralną. ale te formy pod chmurką na świeżym powietrzu realizowane są mimo wszystko właśnie przede wszystkim w lesie miejskim. I druga no, wojna światowa oczywiście przynosi kolejne, Cięcie to nie jest czas na delektowanie się czasem wolnym i, i, i radosne spędzanie weekendów. Ludzie znikają z Giżycka, czy to w konsekwencji ucieczki przed frontem, czy później w kontek kontekście wysiedleń ludności niemieckiej z obszarów, które znalazły się w granicach państwa polskiego. Razem z nimi no, no, ucieka ta tradycja, wyjeżdża ta tradycja. Pewne elementy stają się w sposób oczywisty nieprzystające do nowej rzeczywistości. A więc wokół tego pomnika nikt nie będzie niczego organizował. Cała infrastruktura uległa również zniszczeniu. Nikt nie jest zainteresowany odbudową tego. Zresztą to są też te czasy, kiedy wyprawy do lasów do kategorii atrakcyjnych i bezpiecznych niekoniecznie musiały należeć, nawet jeżeli to jest taki las na obrzeżach, na obrzeżach miasta. Pojawia się rok 47 i Nadleśnictwo Łuczańskie obejmuje, że tak powiedzmy, schedę i podzień dzisiejszy opiekę nad lasem miejskim. Tutaj musimy sobie też szczerze powiedzieć, że tak naprawdę można powiedzieć, że na 50 lat ten las staje się znowu lasem. Po prostu obszar zalesiony na obrzeżach Giżycka. Ktoś tam się pojawia, ktoś se pospaceruje, ktoś pójdzie na grzyby, ktoś pójdzie na orzechy. Okazuje się, że ten las może zacząć spełniać ponownie starą funkcję, tym bardziej, że e po tym przełomie również zmienia się jakby podejście samych nas mieszkańców Giżycka, gminy Giżycko do przeszłości. Zaczynamy się nią interesować. To nie jest ta B przeszłość niemiecka. Zaczynamy przeglądać stare zdjęcia, pocztówki, zaczynamy się interesować historią ulic, zaczynamy się interesować historią wsi, miejsc, które nas otaczają i to zainteresowanie sprawia iż nagle odkrywane są właśnie te nieznane karty z dziejów lasu miejskiego, kiedy się nagle dowiadujemy, że on nie był tylko i wyłącznie lasem, tylko był miejscem, w którym kwitło tak naprawdę życie kulturalne i towarzyskie przedwojennego Giżycka. Zaczynamy w lesie miejskim organizować imprezy. Mniej lub bardziej masowe. No powiedzmy, że ustawowo nie masowe, ale Imprezy, które zaczynają przyciągać setki e, uczestników, obserwatorów. To jest ta, najpierw ta inicjatywa z wyścigiem e, kolarskim. Później zaczyna się to miejsce odkrywać jako miejsce e, dla, dla biegaczy, miejsce spotkań różnego typu środowisk. E, rozpoczęcie lata, zakończenie sezonu letniego. E, okazuje się, że można tanim sumptem ustawić jakąś alascenkę i można coś. Zaprezentować, czy też zaprezentują się chóry, czy też jakieś stowarzyszenia. W sytuacji, w której w lesie zaczyna się coś dziać, wielu um, inicjatorów kolejnych przedsięwzięć zaczyna się zastanawiać, czy las miejski nie brać pod uwagę jako docelowe miejsce organizacji imprezy plenerowej. Stąd też tak naprawdę również zrodził się wątek z inscenizacjami historycznymi. Ten zachwyt naturalną scenografią, świadomość tego, że inscenizacje realizowaliśmy po części na historycznym polu bitwy, skala również obserwatorów, a więc uczestników tej inscenizacji, widzów, którzy mimo wszystko przybyli do tego lasu, chociaż wiadomo było, że za dwa dni na terenie twierdzy będzie coś o wiele bardziej okazałego. To wszystko jakby tchnęło i wiarę, a jednocześnie w samym środowisku rekonstruktorów zrobiło się swoiste zapotrzebowanie, że te zdjęcia, które się wtedy ukazały, to, to, jest, to są plenery, o których można marzyć tak naprawdę. Plenery niedostępne dla inscenizacji, jakie ja znam tak naprawdę w Polsce. Ten las miejski staje się tak naprawdę, już nawet nie alternatywą, tylko wpisał się jako oczywiste miejsce naszych wspólnych spotkań, przy jakiejś tam oczywiście okazji. Wychodząc z założenia, że jest to te miejsce wyjątkowe, nie dlatego, że tak się umówiliśmy, że ono jest wyjątkowe, tylko ten czas wolny, który spędzasz w lesie. To jest jednak coś innego aniżeli każda inna scenografia w zurbanizowanej części, nieważne czy miasta, czy jakiejś wsi. Bo nawet jeżeli to jest boisko gdzieś tam, to jest coś innego. To, to robi tą zasadniczą różnicę, która sprawia, że nawet jak jest kilkanaście stopni mrozu, to jednak potrafiło te 500 osób przyjść i przyglądać się co tam będzie, mimo że nie wiedzieli, czy, czy będzie ognisko i, i ciepła grychówka.